Liceum Ogólnokształcące nr 3 imienia Władysława Broniewskiego gościło po raz kolejny kadrę naukową oraz studentów UMC z Lublina. Tym razem w murach szkoły pojawili się filolodzy słowiańscy i romańscy. Celem wizyty była nie tylko popularyzacja kierunków, ale także zachęcenie młodzieży do nauki w murach lubelskiej uczelni. Jest konkurencja w nauczaniu języków obcych przy obecnej reformie i chcemy, aby język francuski znalazł swoje miejsce, dając oczywiście priorytet zupełnie naturalnie językowi angielskiemu, ale chcemy, żeby języki romańskie miały też swoje miejsce. Na uczelni mamy kierunki, w których można studiować w języku francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim. Języki romańskie od kilkunastu lat konkurują z językiem angielskim. Również język rosyjski, który przez lata był deprecjonowany, pomału odbudowuje swoją pozycję i zyskuje na popularności. Polacy również mogą się bardzo dobrze nauczyć tego języka i konkurować nawet z osobami, które pochodzą z Ukrainy czy z Białorusi. Młody człowiek może też mieć, że tak powiem, perspektywy na lepszą przyszłość, jest bardzo dobrze płatna praca po tym. Bez względu na to, jakiego języka się uczymy, to bezsprzecznym jest fakt, że znajomość języka coraz częściej jest gwarantem dobrze płatnej pracy, a studia filologiczne stają się uzupełnieniem pierwszego kierunku. Bardzo często dla studentów jest to też drugi kierunek, czyli studenci są pragmatyczni, prawda? Studiują na przykład prawo, ekonomię, turystykę i wiedzą, że znajomość języka na dobrym poziomie jest czymś bardzo ważnym. Czyli to jest taki, moim zdaniem, pozytywne zjawisko. Warsztaty językowe dla uczniów pierwszych i drugich klas Bronka miały pokazać walory i atuty kierunków filologicznych. Nie obyło się również bez rozmów o tak tajemniczym dla licealistów życiu studenckim. Nasi uczniowie mają kontakt ze studentami, którzy mogą opowiedzieć im, jak wygląda nauka na uczelni wyższej, jakie są oferty skierowane szczególnie dla młodych ludzi, którzy dopiero będą wybierali kierunki studiów. Ostrowieckie Liceum Ogólnokształcące nr 3 od kilku lat współpracuje z UMCS-em. Uczelnia objęła patronatem klasy humanistyczne, a to przekłada się bezpośrednio na liczbę absolwentów Bronka, którzy wybierają wydziały humanistyczne, lingwistyczne i odnoszą sukcesy na tych kierunkach.